No siemanko YouTube, witam wszystkich. Po pierwsze wybaczcie moją dziwną pozycję do siedzenia, ale niestety mam tu troszkę mało miejsca, żeby się jakoś sensownie usiąść. Natomiast tak, do rzeczy. Chciałbym zacząć to wideo od czegoś innego niż to, co jest w tytule i w miniaturce tego filmu, bo zapewne widzicie, że to jest wideoblog treningowy. Natomiast chciałbym 3-4 słowa, no nie, 3-4 minuty może powiedzmy, poświęcić na kilka słów do poprzedniego wideo. Otóż pod nim pojawiło się kilka bardzo fajnych komentarzy, które zmusiły mnie do myślenia po raz drugi i do poruszenia jeszcze raz pewnych kwestii, być może w lepszy, pełniejszy sposób. Był komentarz. Wszystkie oczywiście, wszystkie osoby, o których komentarzach będę mówił, serdecznie pozdrawiam, chcę więcej takich komentarzy, bo to mnie zmusza do przemyślenia pewnych spraw po raz drugi, trzeci, czwarty. W każdym razie tak, był taki komentarz, że kiedyś byłem skromnym chłopakiem, a teraz robię z siebie nie wiadomo kogo, kto myśli, że zjadł całą wiedzę, no ale trudno, każdy ma swój pomysł na siebie. I uśmiechnięta buźka, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajny komentarz, natomiast chciałbym powiedzieć tak. Po pierwsze, nigdy nie byłem skromnym chłopakiem i nigdy nie próbowałem wywrzeć wrażenia, że zjadłem wszystkie rozumy. Owszem, wiem pewne rzeczy, z którymi chętnie się dzielę i wiem rzeczy na różne tematy, czasami niespodziewane i w różnych dziedzinach, tak? Zajmowałem się kiedyś fotografią, studiowałem przez rok informatykę, znam się na sporcie, znam się na fizjoterapii, znam się na 10 różnych innych rzeczach, znam się troszkę na grafice komputerowej, w związku z czym na każdy temat mam chociaż troszkę do powiedzenia, ale mówię tylko to, co wiem na pewno i co wynika z mojego doświadczenia, natomiast nie to chciałem powiedzieć. Stary Piotr Kopczyński i stary kanał Fitness Shows to jest kanał i mój obraz, który ja kreowałem w internecie, który wy znaliście dlatego, że ktoś mi powiedział, że to jest lepsza droga, żeby zrobić tą rzecz. Żeby stworzyć kanał, który będzie wyglądać prawie jak telewizja, w której wszystko jest przemyślane, ze scenariuszem itd., itd. Natomiast to powodowało też to, że czasami traciłem motywację do tworzenia tego kanału, bo czułem, że nie robię tego, co naprawdę chcę zrobić. I zresztą nie to chcę osiągnąć tym kanałem. Nie chcę, żeby to była telewizja. Ja chcę, żebyście mnie lepiej poznali. Tak więc w pierwszej kolejności, to nie byłem ja. Widzieliście to, co było, w taki sposób, w jaki było, dlatego że to było coś, co grałem. Tak? Teraz zaczynacie powoli poznawać mnie. I część z was będzie zawiedziona tym, kim jestem, jaki mam zestaw poglądów i światopogląd, tak? Nie będę nikomu mówił, że moje jest lepsze, bo nie o to mi chodzi. I właśnie tego też chcę was nauczyć, że nie ma tak, że ktoś jest alfą i omegą, i że ktoś jest pępkiem świata. Ja też mogę się mylić, okej? Okay? Nigdy nie powiem czegoś takiego, że moje jest na wierzchu. Mogę się podzielić moim doświadczeniem, czymś, co wiem na pewno, ale to, czy wy z tego skorzystacie, czy nie, wasza kwestia. Dobra, to mamy z głowy. Był też komentarz taki, że z jednej strony mówię, no to będę niespecjalnie szczęśliwie dobrałem wtedy słowa, że tylko ludzie, którzy są bez sensu, pracują po nocach. Jeśli kogoś uraziłem tym sformułowaniem, przepraszam, nie to miałem na celu, bo od razu podkreśliłem, że są wyjątki od tej reguły. Są ludzie, którzy mają po prostu taką etykę i styl pracy, że lepiej im się pracuje, kiedy jest ciemno, kiedy jest cisza, kiedy jest spokój. Natomiast chodziło mi o to, że pewne rzeczy czasami trzeba zrobić o pewnej porze, tak? O wiele więcej osób wstaje o takiej sensownej porannej godzinie, 6, 7, 8, niż o 12 czy 13, dlatego że zarwali nockę do 5 nad ranem, coś robiąc dla firmy. W związku z czym macie więcej okazji do pracowania z ludźmi, którzy coś ogarniają w swoim życiu, w godzinach, kiedy tych ludzi jest tak naprawdę najwięcej aktywnych. To miałem na myśli, a sprzeczność polega na tym, że to powiedziałem, a z drugiej strony przesiedziałem cały dzień w pracy, potencjalnie jakby pozornie bezproduktywnie. Zgadzam się z tą osobą, że tej osoby nie przekonało to wideo do tego, że to, co powiedziałem na samym początku, jest prawdą. Bo jakby zaprzeczyłem temu, robiąc coś innego. Natomiast na końcu powiedziałem też coś, co może jakby umknęło uwadze tej osoby, czyli to, że moje życie to są dwie sprzeczności właśnie. Jedna polega na tym, że z jednej strony muszę się utrzymać, bo mam określony standard życia, który chcę utrzymać i jeśli tego nie zrobię, to po prostu wylecę na bruk. A z drugiej strony chcę pewne rzeczy osiągnąć, tak więc są dni, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, kiedy pracuję 12, 14, 16 godzin po to, żeby zarobić na własne utrzymanie i ewentualnie na sfinansowanie tego, co chcę rozwijać. To jest etap w moim życiu, faza przejściowa pracy na etacie, tak? Bo ja nie chcę pracować na etacie do końca życia. A w środę, sobotę i niedzielę robię to, co muszę, to, co chcę, to, co powinienem robić, żeby osiągnąć swoje cele. Co więcej, do takich dni, kiedy siedzę 14 godzin w fabryce formy, przemycam
jak najwięcej pracy nad kanałem w tej chwili, jak nad e-bookiem, o którym jeszcze nic nie mówiłem, powiem w następnym wideo. Tam też jest mały klip narożników na tym wideo wstawiony, jak siedzę przy biurku, pokazuję jakieś zeszyty laptopa. Ja w tym momencie odpisywałem na komentarze i na informacje na Facebooku oraz pisałem e-booka, rozplanowywałem pewne rzeczy na kartkach i chwilę później przepisywałem to oczywiście do pliku Worda. Tak więc te 3 godziny nie były bezproduktywne. To było 8 godzin dyżuru, w trakcie którego no, po prostu nie wolno mi robić nic innego oprócz obsługiwania klientów. 3 godziny czekania na klientów personalnych, w trakcie których pisałem e-booka, po czym były 4 godziny ciężkiej pracy z klientami. A więc mam nadzieję, że to wyjaśnia jakby czemu się pojawiły sprzeczności. Te sprzeczności będą się pojawiać na tym kanale, dlatego że ja robię jedno, bo muszę, a drugie chcę osiągnąć. I jakby te rzeczy są sprzeczne, ale po prostu nie mam wyjścia. Muszę się utrzymać, tak? Dobra, przejdźmy do tego, co jakby tak naprawdę jest w tytule i w miniaturce. Wideoblog treningowy i w trakcie vloga będę odpowiadał na wasze pytania, które miały być fitness na kółkach i które na Facebooku kiedyś tam zadaliście, natomiast na które nie mogłem zrobić odpowiedzi w formie fitness na kółkach, bo kamera, którą kupiłem, Overmax ActiveCam 02, zepsuła się po 5-6 użyciach. W związku z czym nie jest to antyreklama, jest to recenzja. Nikomu nie polecam kamery Overmax ActiveCam 02, dlatego że jest do kitu. Dobra, przejdźmy do vloga. Oto on. No dobra, słuchajcie, pierwsze pytanie na dzisiaj brzmi następująco. Cześć, mógłbyś opowiedzieć o połączeniu treningu siłowego i aerobowego? Czy można to robić, jak to robić, bo dużo ludzi po prostu nie wie. Przepraszam, pies szczeka, zamknę drzwi. Otóż odpowiedź jest krótka i zwięzła. Jeśli jesteś sportowcem, któremu zależy na maksymalizacji swoich osiągów sportowych i chcesz coś wygrać, powinieneś rozdzielić wszystkie segmenty treningowe od siebie i tylko niektóre segmenty treningowe można robić razem. Robienie treningu aerobowego zaraz po siłowym, zaraz przed siłowym będzie bezpośrednio wpływać na twoje osiągi sportowe, powinieneś rozdzielić te sesje. Natomiast jeśli się po prostu odchudzasz albo chcesz móc jeść więcej kalorii w trakcie robienia masy mięśniowej, to możesz ze spokojem robić aeroby, ale po treningu siłowym, bo w przeciwnym wypadku poczujesz, sprawdź, jeśli nie wierzysz, że masz mniej siły do wykonania treningu, właściwego treningu siłowego. Następne pytanie. Carb cycling. Kiedy zacząć i dla kogo? Więc tak, carb cycling to jest dość jakby rozbudowany temat, więc zrobię na ten temat osobne wideo kiedyś, natomiast teraz najważniejsze. Jeśli zjadasz codziennie 2000 kalorii, czyli 14 tysięcy kalorii w tygodniu i rozpiszesz sobie carb cycling w taki sposób, że na koniec tygodnia nadal zjesz tyle samo, czyli 14 tysięcy kalorii, to nie będzie to miało żadnego wpływu na twoją kompozycję ciała. Będzie miało to natomiast wpływ na twoje osiągi treningowe i na samopoczucie. W długim okresie czasu, na przykład kilku miesięcy, lat, będzie to z kolei miało na wpływ może minimalny na kompozycję ciała. Natomiast jeśli chodzi o 2-3 miesięczny okres szybkiego odchudzania się, moim zdaniem nie warto się w to bawić. Lepiej jeść jakby stabilnie troszkę mniej kalorii każdego dnia, na przykład 1800 i zbić łączną ilość kalorii w ciągu tygodnia. Oczywiście jeśli czujesz się lepiej mając jeden dzień wyższy w kalorie, drugi niższy, też możesz to zrobić. Dobra, kolejne pytanie. Dobra, lecimy. Co myślisz o robieniu tabaty tuż po treningu siłowym? Spoko. Tak długo jak trening siłowy nie obniża jakości tabaty, tak długo możesz to robić. I w drugą stronę. Jeśli ona ci nie szkodzi, a na pewno nie będzie szkodzić na treningi siłowe, ze spokojem. Kolejne. Czy polecasz rozciąganie mięśni przed czy po treningu? Czy jest różnica, jak rozciągniesz mięśnie zimne albo rozgrzane? Jeśli wiesz, że masz tendencję do przykurczania się na przykład mięśni kulszowo-goleniowych, co bezpośrednio wpływa na twoją technikę przysiadu, to przed treningiem siłowym, w którym robisz przysiad, ale po solidnej rozgrzewce, powinieneś delikatnie rozciągnąć mięśnie kulszowo-goleniowe w taki sposób, by przywrócić pełną mobilność. Natomiast właściwe rozciąganie, które ma powiększyć zakres ruchu, powinieneś robić już po treningu siłowym. Kolejne. Tu jest nawet kilka pytań w jednym komentarzu. Jakich ćwiczeń nie powinna wykonywać osoba z dyskopatią osiowo obciążających kręgosłup, czyli wyciskania nad głowę stojąc, siedząc, martwych ciągów, przysiadów, takich rzeczy, nawet ćwiczeń stabilizacyjnych sama nie powinna wykonywać, bo to powinno być pod kontrolą fizjoterapeuty.
Dwa. Czy jest różnica co do źródeł makroskładników białka, węgli, tłuszczy pomiędzy dietą masową a redukcją? Nie, nie ma. Białko to białko, węgle to węgle. Jasne, im zdrowiej jesz, im jakby bardziej naturalne produkty, tym lepiej. Trzecie. Jak ważne są makroskładniki? Czy osoba na deficycie kalorycznym nie przyjmująca się makroskładnikami straci na wadze? Na wadze tak. Pytanie, czy stracisz wagę, masę tłuszczu, czy stracisz również masę mięśniową? Odpowiedni skład diety i odpowiedni trening zapewniają to, że robisz redukcję tkanki tłuszczowej, a nie redukcję masy ciała, w tym i masy mięśniowej. Czyli skład diety bezpośrednio wpływa na to, jak ta redukcja przebiega. Czy ona jest jakby jakościowa, czy po prostu lecisz na łeb, na szyję i redukujesz i mięśnie, i tłuszcz. No. Czy podczas redukcji dobrym będzie taki plan? Jeden dzień treningowy typowo siłowy, drugi dzień bieganie, trzeci dzień wolny. I tutaj jeszcze ta osoba napisała, że to będą treningi typu full body workout, czyli całe ciało na jednym treningu, i powiem Wam, że tak, jak najbardziej będzie to w porządku program treningowy, pod warunkiem, że dobrze rozplanujesz te treningi full body workout i że one będą sensowne. Jeśli będą zbyt słabe albo źle rozplanowane, nie przyniesie Ci Twoich efektów, takich oczekiwanych, jakbyś chciał. Kolejne pytanie, długie, rozpisane dość mocno. Nasz kolega ma problem z rozstępami, mimo że przytył dopiero 11 kg na masie, właściwie przybrał na masie, ma już problem z rozstępami i pyta, czy można sobie jakoś z tym poradzić albo ćwiczyć inaczej. Otóż nie, rozstępy są jak blizny u żołnierza, niektórzy je mają, niektórzy nie. Ja na przykład mam to szczęście, że mam na swoim ciele tylko jeden rozstęp, mimo że na przykład w zeszłym roku kalendarzowym urosłem 10 kg w ciągu 8 miesięcy. Po prostu mam jakby luźną skórę, mam zapas tej luźnej skóry na ciele, więc mi te rozstępy się nie pojawiają. Natomiast jak już macie rozstępy, to z nimi się nic nie da zrobić, one zostaną z Wami już na zawsze i po prostu musicie z tym żyć. Jak one się zagoją, przestaną być różowe, to no, będą mniej widoczne, tak? Dobra, następne pytanie, tym razem podam nazwisko osoby, która zapytała, żeby wiedział, żeby skupił się, że to o niego chodzi. Konrad Głowacki dodał mi filmik, w którym gościu mówi o pewnych rzeczach dotyczących produktów pochodzenia zbożowego. I teraz tak, pierwsza część filmiku jest prawidłowa na temat przetworzonych zbóż. Wszelka przetworzona żywność jest mniej zdrowa i generalnie jest wręcz niezdrowa. Natomiast następna część, kiedy wymienia swoje cztery powody, są w niej cztery błędne informacje, albo nie do końca jakby prawidłowo powiedziane, przez co powodują zamieszanie, i jedna prawidłowa. Więc pierwsza, to jest gra słów, whole grains, tak, całe ziarno. I on twierdzi, że jeśli coś jest zmielone, mąka, to już nie jest całe ziarno, bo całego ziarna się nie da zjeść. Jest to tylko po prostu beblanie w kółko, lanie wody i gra słów, to jest kompletnie nieistotny argument. Potem mamy argument o tym, że chleb na przykład, czy makaron nie zawierają błonnika. I też, że to jest przeciwko. Moim zdaniem to jest tylko, trzeba mieć świadomość, że one tego błonnika nie zawierają i trzeba ten błonnik w diecie uzupełnić z innych źródeł, a jakby makarony, chleby i tak dalej, jeśli radzi sobie z nami nasz układ trawienny, są świetnym źródłem węglowodanów, bardzo skondensowanym, mogą nam życie bardzo ułatwić, na masie szczególnie. Kolejnym argumentem był wysoki indeks glikemiczny. Odsyłam do jednego z moich starych nagrań na temat indeksu glikemicznego. Jest to też jakby tylko ciekawostka, dlatego że jeśli zjemy chleb, to mało kto z nas je go na czczo, na pusty żołądek, w sensie, i nie je nic innego przez następne 2 godziny. A właśnie dopiero 2 godziny po zjedzeniu na przykład czegoś, co ma wysokie IG, czyli indeks glikemiczny, robi się pomiary poziomu cukru we krwi. Jeśli zjecie chleb z szynką, to indeks glikemiczny już drastycznie spada, bo wszystkie inne makroskładniki spowalniają wchłanianie węglowodanów i nie ma to związku nawet z błonnikiem. Więc tym też nie należy się przejmować. W ogóle indeks glikemiczny jest nieistotną ciekawostką w świecie kulturystyki. No i potem jest czwarty argument, gluten. Bardzo dobry argument, moim zdaniem najważniejszy, jedyny i stuprocentowo prawdziwy powód, dla którego właściwie nikt nie powinien jeść produktów odzbożowych, chyba że będzie to żyto. No, tyle w temacie. Żyto ma najmniej glutenu po prostu. Chyba że faktycznie radzicie sobie z tym, wasz układ trawienny sobie z tym radzi. Jeśli macie alergię, będziecie wzdęci, będziecie mieć wywalony brzuch, będziecie mieć non-stop sraczkę i generalnie, no, mówiąc brzydko i wulgarnie, srać na pomarańczowo. Sorry za słowa, ale taka jest prawda.
Gluten wtedy jest pierwszą rzeczą, którą należy wykluczyć z diety. Potem jeszcze powiedział dodatkowy argument o kortyzolu, który dowodzi tego, że ten człowiek kompletnie nie wie, co mówi, bo kortyzol jest potrzebny zarówno przy odchudzaniu, jak i przy budowie masy mięśniowej. Bez katabolizmu nie może zajść anabolizm. Najpierw trzeba usunąć produkty przemiany materii i treningu, żeby potem mógł zajść anabolizm bezpiecznie. Okej, okay. Jeszcze mam nadzieję, że zdążę na jedno pytanie odpowiedzieć. Jak chronić stawy przed kontuzjami w trakcie treningu siłowego, bo kogoś bolą tutaj stawy? Nie wiem, bo nie wiem, jak ćwiczysz. Gdybym widział, jak ćwiczysz, jaką masz technikę ćwiczeń, to bym ci powiedział, jak ty masz chronić stawy. Natomiast jak chronić stawy? Prawidłowa technika, prawidłowa rozgrzewka, prawidłowa dieta, prawidłowy odpoczynek, wystarczająco długie przerwy między treningami, to zapewni ochronę twoim stawom. Ostatnie pytanie, które tutaj widzę na Facebooku. Czy węgle zaraz po treningu mogę uzupełniać owocami albo miodem z masłem, bla, bla, bla? Tak, możesz uzupełniać je czym chcesz. Tym bardziej, że mit o tym, że podwyższenie poziomu insuliny wpływa anabolicznie na organizm, to jest, no, tak jak powiedziałem, mit. Jest to prawda pod warunkiem, że przyjmujesz syntetyczną insulinę w zastrzyku w potężnej dawce, która jest niemożliwa do osiągnięcia przez organizm w efekcie jakby reakcji na jedzenie. Więc możesz zjeść tak naprawdę cokolwiek w dowolnym odstępie czasu po treningu. No, powiedziałbym, że bezpieczny będzie trzymanie się tej godziny po treningu najdalej. No i to by zamykało zasadniczo wszystko. Wszystkie pytania, które miały być w fitness na kółkach. Mam nadzieję, że nie były zbyt chaotycznie odpowiedziane i że wyłapaliście wszystko, co chciałem powiedzieć. To by było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned. Zostawiam Was z ostatnimi kilkoma brzuszkami, które robię. Do zobaczenia następnym razem. See ya. See ya.